Podtrzymywalność rozwoju polega na związku między wytwarzaniem wartości instrumentalnych i wartości egzystencjalnych. A pojęcie idea, którym my się posługujemy, to stwierdzenie, że każda organizacja musi mieć specyficzny dla siebie proces wytwarzania wartości, a więc związek między tym, co dla niej jest egzystencjalne i co dla niej jest instrumentalne. Nie mówimy w związku z tym o idei uniwersytetu, co nie znaczy, że nie można znaleźć wspólnej definicji dla tego rodzaju instytucji. Ale mówimy o tym, że każdy uniwersytet musi sam odkryć, definiować swoją ideę, czyli swoją trajektorię rozwoju. To samo jest firmą. Ale żeby tak się stało, to każdy podmiot musi łączyć dwa porządki. Porządek akcjonormatywny, bo w tym porządku wytwarzane są wartości egzystencjalne i porządek efektywnościowo-sprawnościowy, bo w tym porządku wytwarzane są wartości instrumentalne. Połączenie tych porządków to właśnie specyficzne połączenie, to właśnie konkretna idea, która pozwala w przypadku uniwersytetu mówić, to jest nasz proces wytwarzania wartości akademickich. W przypadku firmy to jest nasz proces wytwarzania wartości ekonomicznej. W przypadku miasta to jest nasz proces wytwarzania wartości miejskiej. Ale co to oznacza w przypadku uniwersytetu? To oznacza, że uniwersytet jest przede wszystkim generatorem wiedzy. Jeśli uniwersytet nie jest generatorem wiedzy, to nie jest uniwersytet. Może być szkoła. Nie jest uniwersytet. I wytwarzanie wartości w uniwersytecie opiera się przy założeniu, że jest on odpowiedni dla epoki generatorem wiedzy. Po drugie, że generowanie wiedzy służy rozwojowi osób, które są, tworzą uniwersytet. Przede wszystkim najważniejsze jest rozwój tych, którzy przychodzą do uniwersytetu jako studenci. Proszę Państwa, taka będzie przyszłość każdego uniwersytetu, w jaki sposób przyjęcia i potraktowania studentów pierwszego roku. To w momencie ich przyjmowania decyduje się przyszłość uniwersytetu. A uniwersytet jest kopalnią diamentów. Kto tego nie rozumie, nie powinien pracować. To jest kopalnia diamentów, tylko trzeba je wykopać i trzeba je oszlifować. Diamentami są nasi studenci i ich potencjał. Oni są. Polska należy do krajów, który w rankingach międzynarodowych jest notowany w drugiej setce, w połowie drugiej setki krajów, gdy chodzi o przyciąganie i kształtowanie talentów. Ci ludzie są. Pytanie, czy tworzymy warunki, aby rzeczywiście oni rozwijali się, pomagali rozwijać się nam przed. A jednocześnie to, o czym mówię, trzeba odnieść do gospodarki cyfrowej, bo inaczej to wyglądało za czasów Karla Jaspersa. Otóż tutaj mamy do czynienia z sytuacją, którą powszechnie mówimy gospodarka oparta na wiedzy, tylko czy wyciągamy z tego właściwe wnioski. To oznacza, że proces generowania wiedzy, uczenia się zlał się. Nie ma odrębnego generowania wiedzy i uczenia się. Generowanie i uczenie jest wspólnianiem wiedzy. I rozdział między nauczającymi i uczącymi ma coraz mniejsze znaczenie. A w przypadku nowoczesnej firmy, która wykorzystuje technologie cyfrowe, na dobrą sprawę bez przesady nadmiernej można powiedzieć, że wszyscy muszą się uczyć od wszystkich. I że jeśli taki proces w nowoczesnej firmie ma być, to on się musi zaczynać w szkole, chcę wyraźnie powiedzieć, a później być szczególnie zaawansowany na uniwersytecie. Jak wygląda polska szkoła, nad tym warto się przy innej okazji zastanowić. Jeśli jednak tak, to wiele pojęć, którymi się posługujemy, które uważamy za kanon naszego myślenia, wymaga przynajmniej refleksji, jeśli nie rewizji. Między innymi pojęcie własności.
Dlatego, że czymś innym jest własność czegoś, co jest cyfrowe, a inne własność czegoś, co jest fizyczne, materialne. Inaczej wygląda zawłaszczanie własności materialnej, inaczej wygląda współcześnie zawłaszczanie wartości związanych z technologiami cyfrowymi. A my mamy obecnie z masowym zawłaszczaniem, nieopłatnym przywłaszczaniem intelektualnych utworów innych ludzi przez wielkie korporacje. Jak to wyglądało kiedyś w epoce przemysłowej? Jak funkcjonował rynek? Mieliśmy do czynienia z sytuacją, gdzie po jednej stronie było wielu twórców, po drugiej stronie wielu klientów. Swoboda wyboru i jednych, i drugich. Jednych co do wyborów, drugich co do kupowania lub nie produktów określonych do twórców. Była podstawą funkcjonowania rynku, podstawą tradycyjnie rozumianej przedsiębiorczości, innowacyjności i dynamiki gospodarki rynkowej. Ale w epoce cyfrowej pojawiają się wirtualne platformy usługowe. One stają się pośrednikami pomiędzy producentami, usługodawcami bardzo często i pomiędzy klientami. Problem w tym, że powoli to wygląda tak, że ci pośrednicy stają się dominującym graczem, uzależniając od siebie klientów, w istocie rzeczy w konsekwencji zaczną uzależniać od siebie twórców. Jak myślimy o Amazonie, to zapomnijmy o tym, że Amazon jest od książek. Amazon dzisiaj dostarcza wszystko. I za chwilę wszystko, co w gospodarstwie domowym będzie potrzebne, może być dostarczone przez Amazon. Przy czym Amazon nie będzie wytwarzał produktów. On po prostu będzie zlecał fabrykom, a nie przedsiębiorcom ich wytwarzanie. A jednocześnie, korzystając z licznych technologii, będzie w stanie nie tylko sprostać naszym oczekiwaniom, ale kształtować nasze oczekiwania, żebyśmy dokładnie kupowali to w takich ilościach, jakie są potrzebne, bo inteligentnie, ale trudno nas będzie informować, że musimy koniecznie kupić ogórki takiej firmy, a cena jest szczególnie atrakcyjna w tej chwili. Technologia nie jest zła ani dobra. Ona może służyć czemuś dobremu, czemuś złemu i to zależy od nas, czemu służy. Może nas uzależnić. Może nas dotykać. Jak mamy więc reagować na to, co się dzieje? I co Bochnia, z którą wczoraj rozmawiałem, powiedziała, całe szczęście, że wreszcie Komisji Europejskiej zrozumieli, że muszą zareagować na tego rodzaju zjawiska, jakie jest drogi. Nie po to, by zniszczyć, ale nie dopuścić do sytuacji, która nie jest monopolem. Tego rodzaju organizmy nie będą monopolami, będą czymś innym, będą monopsonami. Słowo, które w ogóle zapomnieliśmy, że istnieje w odniesieniu technologii, bo to są monopole dystrybucyjne, a nie monopole wytwórcze. Przełamanie monopolu wytwórczego jest łatwiejsze niż monopolu dystrybucyjnego. W związku z tym problem polega nie tylko na tym, żeby była regulacja i żeby takie organizmy płacimy podatki, ale przede wszystkim, żeby nie dopuszczać do zjawiska, o którym mówię. Uzależnianie wytwórców prowadzi do uzależniania klientów, prowadzi do uzależnienia wytwórców. Czy ten proces polega na tym, żeby z nadmiaru uczynić niedobór? Ponieważ gospodarka cyfrowa to nie jest gospodarka niedoboru, to jest gospodarka nadmiaru. Ci, którzy chcą monetyzować, muszą doprowadzić do niedoboru. I prowadzą swoją politykę tak, abyśmy byli zmuszeni do korzystania wyłącznie z ich usług. Gdyby się na przykład dało opatentować programy komputerowe, byłoby jeszcze. Między innymi ze sprawą Polski, zakładam pana profesora Kleibera i rządu, który bronił przeciwko możliwości opatentowania programów komputerowych, mamy ciągle dużo więcej swobody i przeciwstawiania się takim zjawiskom. Ale odpowiedź na to nie polega na tym, że będziemy budowali nasz supermonopol, naszego globalnego wytwórcę, dostarczyciela usług na A. Natomiast zrozumiemy, że szansa tkwi wówczas, gdy stworzymy różnorodność, a nie homogenizację. Tutaj ten cały proces prowadzi do homogenizacji. Różnorodność, z której będziemy czerpali siłę i metaforą tej różnorodności jest relacja wyspy archipelagu. Czyli to jest ustyniona różnorodność, a nie hegemoniczna, które polegają na partnerstwie, na relacyjności, na współdziałaniu, na
współwytwarzaniu, na współodpowiedzialności, na tworzeniu czegoś, co w Gdańsku jest, w czym uczestniczę po raz drugi, kiedy widzę współpracę biznesu z Politechniką Gdańską, kiedy widzę jak także pojawiają się różni inni partnerzy, bo po stronie biznesu są bardzo różne organizacje, jak razem szukają swojego środowiska społecznego, dzięki którym mogą współtwarzać wartości i realizować swoje cele. My często mówimy o procesie innowacyjności, konkurencyjności, używamy tego określenia potrójnej helisy. Dzisiaj jest już mówił o pięciostronnej helisie. Ale ta helisa pokazuje więzi twarde. To znaczy to, że tworzymy jakieś pośrednie organizacje, na przykład Centra Transferu Technologii, powiedzmy sobie szczerze, na ogół niewiele używają, niewiele pomagają. Takim pomysłem były inkubatory przedsiębiorczości, takim pomysłem na tworzenie takich twardych więzi były między innymi parki technologiczne, czy parki przemysłowe. One działają, ale one zmiany nie czynią. Dlaczego? Bo jak ktoś chce myśleć o fenomenie Silicon Valley, to trzeba powiedzieć, że to, co tam się stało, nie stało się za sprawą twardych połączeń. Stało się za sprawą miękkich połączeń. Za sprawą specyficznych więzi różnych osób uczestniczących w środowisku. Te więzi są na innym poziomie. One są na poziomie akcjonalnym, kulturowym. To jest wspólne spędzanie czasu. Wzajemne rozmawianie, wzajemne uczenie się. To nie polega na tym, że handlujemy i robimy deal. Tylko, że wspólnie działamy, poszukamy kogoś, kto nam pomoże rozwiązać ten problem. A bardzo często nie wiadomo, kto jest tą osobą, ale ona jest. Tylko jeśli się postaramy ją uczyć. Bo wiele rzeczy polega nie na tym, że powtórzę to, co zrobili inni, tylko że wymyślę coś innego, natomiast muszę podrożyć i muszę znaleźć tych, którzy będą ze mną tworzyli ten temat. Dzięki któremu ja nie muszę mieć wszystkiego u siebie, ale będę silniejszy i realizować swój pomysł. Spójrzmy na Elisa z tymi. Proszę Państwa, spójrzmy na problem mojego miasta. 70 tysięcy miejsc tak zwanych business services, local business services. 70 tysięcy miejsc. W większości pracują nasi studenci masowo, nasi ojcowie. A liczba rośnie. Dawniej zmartwienie polegało na tym, że te miejsca pracy, które do nas przyszły z Danii, z Irlandii, mogą pójść gdzieś dalej. Teraz jest inny problem. Jeśli rozwinie się robotyzacja, artificial intelligence, większość tych miejsc pracy nie będzie potrzebna, bo te kompetencje znikną w ogóle. To dla miasta byłby wielki szcząs. To dla uczelni byłby dramat. Kolejny dramat. Problem polega na tym, czy potrafimy z wyprzedzeniem zareagować na to, co my uchronimy. Mamy to, ale czy to wystarczy na dziś tak, a na jutro? Nie. Więc co? Mamy się pogodzić z tym, powiedzieć, trudno, tu i teraz, żyjmy i korzystajmy. Trzeba stworzyć proces, który wychodząc z tego, co mamy, pójdziemy dalej w przyszłość. A ten proces polega na tym, żeby potrzebne w przyszłości kompetencje wykształcić teraz, nawet nie wiedząc, jakie one będą. Bo się nie da ich dzisiaj zdefiniować. W procesie, w którym one są kształcone wspólnie przez uniwersytet i przez biznes, nie po różnych stronach. Głupia idea uniwersytetu korporacyjnego. Mądra idea, wspólne kształcenie. Pewnej części studiów, powtarzam, pewnej części studiów, żebyśmy nie przekształcili studiów w cały ten taki proces, ale pewnej części wspólnie po to, by umieć wspólnie generować nowe kompetencje, a umieć też zdobywać zdolność do generowania kolejnej rundy kompetencji, których w ogóle nawet nie mamy jeszcze wyobrażenia. Ale do tego trzeba dodać też badania, bo bez badań proces nie będzie podtrzymywany. Tworzymy wtedy coś innego. Tworzymy wtedy przyszłość. I ten radny był zacytowany, to jeszcze współczesny, ale sięgnijmy do przeszłości. Grecy mieli trzy sposoby rozumienia czasu. Jeden to Aion, drugi to Kronos, trzeci to Kairos. Co to jest Aion? Aion to jest czas, który jest od nas niezależny. To jest czas, który nas zabija. I my w tym czasie po prostu nie
nie mamy na to wpływu, przemijamy. Możemy się z tym pogodzić, zrozumieć lub nie. Chronos to jest ten czas, który my zagospodarowujemy. To jest ten czas, którym nadajemy rytm, pewną strukturę. Każdego dnia, każdego tygodnia, każdego miesiąca, każdego roku. Kręcimy się. Problem tylko polega na tym, że my, nam się wydaje, że się kręcimy, idziemy do przodu, ale stopniowo, coraz bardziej przyspieszają, coraz bardziej pokaszają, coraz szybciej stracają wszystkie procesy. I się osuwamy. My wcale nie idziemy. Tu i teraz trzeba wygospodarować, trzeba zagospodarować, trzeba wykorzystać. Ale jeśli tylko tu i teraz jest ważne, to nie mamy przyszłości. To znaczy, że się osuniemy. To znaczy, że prędzej czy później następuje spirala regresji. Ja patrzyłem na moją uczelnię latami, jak ona schodziła, bo tu jest Wydział Przeżywania Ekonomii, ma kategorię A, moja uczelnia Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Uczelnia, która ma największą liczbę rynków ekonomii, nie ma jednego wydziału w Krakowie. Najbliżej jest utworzony 2 lata temu mój wydział. Gdyby miał jakiekolwiek uprawnienie do nadawania stopni A, to jest proces. Panie, moi koledzy robią wiele, żebyśmy nie dostali. Bylibyśmy jedynym wydziałem. To wstyd, ale to się nie stało za sprawą jednego roku. To się działało przez lata. Ale tak naprawdę najważniejsze jest zrozumieć, co znaczy wygląda przyszłość. Grecy mieli na to określenie kairos. Kairos to jest wyzwanie, które przyjmuje. To jest zadanie, którego się nie przyjmuje. To jest odpowiedzialność, którą biorę na siebie. Dlaczego? Bo chcę coś zrobić, chcę coś zmienić, do czegoś się poczuwam. To jest moje zadanie, to jest moje posłannictwo. To jest moja rola, to ja sobie zdefiniowałem, bo ja chcę swoją firmę.